Panie trenerze, jesteśmy po niespełna już 6 tygodniach przygotowań. Jak może pan ocenić dotychczasowy tutaj okres przygotowawczy drużyny seniorów Huraganu? Myślę, że przebiega cały okres przygotowawczy bez żadnych zakłóceń. Wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, udaje się realizować. Zarówno od samego początku, od pierwszych treningów, które były wstępem i przygotowaniem do obozu, który zakończyliśmy w zeszłym tygodniu. Na obozie wszystko udało się też perfekcyjnie zrealizować. To, co sobie założyliśmy, to, co było przygotowane, wszystko się odbyło. Po powrocie z obozu wróciliśmy do naszej rzeczywistości i trenujemy zgodnie z harmonogramem na Orliku, trenujemy też na boisku na Śródce, tak jak widać na załączonym obrazku. No gdzieś jedynym jakimś mankamentem małym, który gdzieś troszeczkę przeszkadza, a był sytuacją komfortową na obozie w Nowej Rudzie, to jest frekwencja, która no gdzieś czasami nie pozwala na to, żeby była na tak wysokim poziomie, jak była na obozie. Chłopcy pracują, jest sprawa oczywista, do tego doszło kilku chorych, przeziębionych, no ale myślę, że do momentu, w którym rozpoczniemy rozgrywki ligowe, wszystko będzie funkcjonowało tak jak zaplanowaliśmy, tak jak to przebiega do tej pory. Pierwsza kolejka rundy rewanżowej, mecz z Płomieniem przy Prostynia już za 3 tygodnie. Z jakimi celami jedziemy na ten wyjazd? Jedziemy zagrać pierwszy mecz w rundzie rewanżowej, może pierwszy na wiosnę. Jakie założenia, jakie cele? Jedziemy zagrać jak najlepiej potrafimy i będziemy się starali wyegzekwować od siebie wszyscy nawzajem, począwszy od pierwszego do ostatniego zawodnika, to, co sobie przepracowaliśmy już gdzieś na początku mojego pobytu tutaj w tamtej rundzie, ale co zostało wytłuszczone i ponazywane bardzo dokładnie teraz, podczas tego okresu przygotowawczego. Mam na myśli tutaj nie tylko względy piłkarskie, ale również to, jak funkcjonujemy jako grupa i myślę, że jeżeli to wszystko, co o czym rozmawiamy, co trenujemy i to, co sobie gdzieś planujemy, jeżeli uda się to wszystko wyegzekwować na boisku, to o wynik możemy być spokojni. Jeszcze słowo komentarza z klubu. Odeszła trójka zawodników. Nikodem Kasperczak, na chwilę obecną nie trenuje też Radosław Sobkowicz, Patryk Cieśla, doszli inni zawodnicy. Jak pan jeszcze może odnieść się do kwestii tutaj związanych z ruchami kadrowymi? No myślę, że życzymy wszystkiego najlepszego na drodze piłkarskiej, zawodowej tym chłopakom, którzy odeszli. Dołączyło grono juniorów, dołączyło kilku chłopaków, którzy zdeklarowali się funkcjonować w naszym zespole na takich zasadach, jakie proponujemy. Myślę, że to jest dobra i korzystna rzecz dla każdej grupy, jeżeli pojawia się ktoś nowy, z nowym pomysłem, z nową osobowością, zawsze taka postać, takie postaci gdzieś powodują, że możemy myśleć o tym, żeby się rozwijać i funkcjonować tak, żeby to wszystko przebiegało tak, jak sobie planujemy i żeby iść kroczek po kroczku do przodu. Dziękuję bardzo za wywiad i powodzenia już za 3 tygodnie w Przyprostyni. Kolejny rozmówca, Tomasz Anders, kapitan. Myślę, że pytania podobne. Tomek, jak oceniasz tutaj okres przygotowawczy do tego momentu, już za 3 tygodnie mecz ligowy z Płomieniem Przyprostynia? Jak tutaj przebiegają przygotowania, jaka jest atmosfera? Co możesz powiedzieć o tym okresie, który dotychczas tutaj nam przebiegł? Dzień dobry Państwu. Atmosfera w zespole jest rewelacyjna. Jesteśmy po bardzo dobrych okresie przygotowawczym. Uważam, że obóz, na którym byliśmy, dużo nam da i wreszcie ruszymy w lidze i pokażemy, na co nas stać. Uważam, że ten obóz naprawdę był super przejściem dla wszystkich chłopaków, także jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni przed pierwszym meczem i bardzo na niego czekamy. Chcemy stamtąd przywieźć bardzo 3 punkty, bo wiemy, że dla nas jest to bardzo ważny mecz.
Również tutaj mamy za sobą jeszcze mecze sparingowe. Jak możesz się tutaj do tych gier kontrolnych odnieść? Uważam, że sparingi są dla wszystkich. Trener dał tutaj pograć starszym zawodnikom, jak i młodszym. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ młodzi chłopacy powinni się ogrywać, wiadomo, w sparingach. Myślę, że dla nich jest to naprawdę duża lekcja. Dziękuję bardzo i również powodzenia już za 3 tygodnie przy prostymi. Dziękuję bardzo. Trzymajcie za nas kciuki. Dziękuję. Dzięki. I nasz trzeci rozmówca, dzisiejszy Patryk Jóźwiak. Patryk, jak oceniasz tutaj nasz ostatni pobyt na obozie? Czy tutaj uważasz, że było to potrzebne? Czy zyskaliście? Jeśli zyskaliście, to co? No mówię, krótki komentarz do tego pobytu na obozie. Bardzo pozytywne. Uważam, że daliśmy z siebie maksa na obozie. Będą z tego wymierne efekty na bank. Liczymy na to oczywiście, tak jak już pytałem tutaj trenera i Tomka, za 3 tygodnie mecz przy Prostyni, runda rewanżowa, co możesz tutaj powiedzieć kibicom, jak tutaj będzie ten mecz przebiegał i na czego możemy się spodziewać? Jedziemy w pełni skoncentrowani na ten mecz, dajemy z siebie wszystko, przywozimy 3 punkty, wszystko co można powiedzieć na ten temat. Dziękujemy bardzo.